Bum! Siemanko kochani, witam was w trzecim odcinku Spontan Vloga. E, dzisiejszy odcinek będzie poświęcony temu, co chyba najbardziej nas interesuje, jeżeli chodzi o materiały publikowane na kanale Pierwszy Milion Łódź, czyli o muzyce. Dzisiaj będzie o muzyce, o nowych utworach e, i o tym, czy one się ukażą i kiedy się ukażą i co właściwie się dzieje w tej materii, jeżeli chodzi o moją osobę. E, więc przechodząc po prostu do konkretów, bo, bo tego dotyczyło przynajmniej połowa, e, połowa komentarzy, które Umieściliście pod poprzednimi filmami. Przez czas od albumu jest super do dzisiejszego dnia. Bardzo dużo zmian zaszło, zarówno w mojej muzyce, jak i w warunkach, które do tej muzyki tworzenia miałem stworzone. Między innymi, troszeczkę czasu poświęciłem na stworzenie sobie Przestrzeni do robienia muzyki, której tak naprawdę nigdy nie miałem. Nie miałem takiego, takiej miejscówki, w której naprawdę e, no, w miarę dobrze słyszałbym to, co, to, co tworzę. E, przez co też nie za bardzo mogłem mówić o jakiejś niezależności, e, ponieważ e, nie miałem. Nie miałem za dużej kontroli, no i też nie miałem świadomości, e, za dużej, e, jeżeli chodzi o, o brzmienie i o to, co, co ja właściwie z tą muzyką robię. Często to było po prostu dopieszczane przez te osoby, które ze mną współpracowały przy miksie i masteringu albumu. E, ale też zacząłem się bardziej po prostu wgryzać w te kwestie brzmienia. No więc pierwszą rzeczą, jaką zrobiłem e, niesamodzielnie, ponieważ e, bardzo dużą pomoc e, zyskałem od mojego taty. Bardzo dużą pomoc e, między innymi z BYLU, e, którego znacie, z BYLU Beats e, udzielił mi bardzo dużej pomocy tutaj właśnie przy, przy przygotowaniu tej przestrzeni i jeszcze parę innych osób e, mi tej pomocy udzieliło. E, no więc mam taką miejscówkę, w której e, teraz mogę sobie tworzyć muzykę i to są to o wiele lepsze warunki niż były wcześniej. Teraz mam też możliwość nagrania tutaj wokali, więc tutaj powstają e, moje nowe nagrania. Mam nadzieję, że ta jakość będzie spoko. Wszystko na to wskazuje, ale wiele nauki jeszcze przede mną. Tak czy inaczej, to była pierwsza zmiana. Do tej pory robiłem też przez wiele lat muzykę na programie Rizon firmy Propellerhead. Może znacie ten program, może część z Was kojarzy i w ciągu ostatniego właściwie w ciągu ostatnich dwóch lat zacząłem szukać troszeczkę innych rozwiązań. E, i bardzo dużo przewinęło się programów, bardzo dużo sprzętów. E, nie wszystkie e, jakby ze mną pozostały. E, niektóre okazały się e, niewypałami, mogę powiedzieć, e, ale część naprawdę pokazało mi parę fajnych rozwiązań. I wiele rzeczy się przez te dwa lata nauczyłem, e, co nie znaczy, że uważam, że moja muzyka zmieni cokolwiek e, w muzyce po prostu, raczej nie ale mogę siebie jakoś lepiej wyrazić i, i bardziej yy, trafnie produkować te rzeczy, które po prostu chcę wyprodukować. Yy, ja po płycie jest super, miałem już koncepcję tego, jaki chcę kolejny album, jak chcę, żeby on brzmiał. Niestety nie udało mi się go zrealizować z osobami, które chciałem, żeby, były, żeby brały w tym udział. No bo nie, po prostu nie, nie było jakiejś chyba takiej chemii e, i to się jakoś rozlazło. No i niestety nie, nie wiedziałem, jak ten temat ugryźć, bo, bo ja jestem amatorem, nie mam wykształcenia muzycznego e, i, i troszeczkę po omacku, nawet mocno po omacku się poruszam w tej, w tej kwestii kompozytorskiej. E, jeżeli w ogóle można użyć takiego słowa, do tej e, zlepki dźwięków, e, jakie ja proponuję. E, no ale w tej kwestii też przez ostatni czas się rozwinąłem, trosze, troszeczkę poszedłem do przodu, wydaje mi się. E, I po tym długim czasie mogę nareszcie e, coś tam wyrzeźbić, co w tej mojej głowie się e, jawi mi. E, także jestem bardzo zadowolony z tych rzeczy, które robię. Natomiast przez te dwa lata e, zrobiłem około jak tak sobie podliczałem mniej więcej e, to około nie wiem, 350 czy 400 podkładów. I to może wyglądać na jakąś fajną liczbę, natomiast uważam, że yy, jestem mało skutecznym producentem, ponieważ niewiele z tych podkładów faktycznie mi się podoba yy, po, nie wiem, na drugi dzień albo po paru dniach. A tym bardziej, jeżeli chodzi o miesiące, i ile tych podkładów faktycznie jest wartych, moim zdaniem, pokazania yy, słuchaczom. Więc tego jest bardzo, bardzo niewiele. Natomiast z takich konkretnych rzeczy, bo pytacie o, o, o nowe nagranie i o płytę. To mogę powiedzieć, że no, raczej muzykę na nowy album mam zamkniętą, czyli w kwestii muzycznej, w kwestii podkładów. E, no bo to jest jakby podstawa. Myślę, że jakieś rzeczy tam jeszcze się będą zmieniać, ale, ale raczej już większość tej muzyki mam zrobione. E, natomiast problemem są dla mnie teksty. E, I to od dawna e, miałem jakiś problem z pisaniem tekstów. E, Ponieważ zawsze w tych tekstach starałem się coś przekazać, i często wynikało to z tego, że miałem poczucie, e, nie wiem, walki o coś albo jakiejś niesprawiedliwości, chęci zmiany czegoś. E, oczywiście, im człowiek starszy, im człowiek więcej wie o świecie, przynajmniej ja to tak odczuwam, m, tym ciężej o jakiś radykalizm i ciężej e, o postrzeganie rzeczywistości tak czarno-biało. I więc tym ciężej o jakąś walkę i o, o chęć wykładania drugiej osoby, jak ona ma żyć albo jak powinno być. E, I to jest chyba jedna z rzeczy, które mnie najbardziej blokują, jeżeli chodzi o pisanie tekstów. E, I to chyba tyle, jeżeli chodzi o pisanie tekstów. E, siedzę cały czas, jestem teraz na etapie e, właśnie pisania, e, ponieważ też mam bardzo dużo tematów, ale ciężko mi o taki punkt widzenia. E, z którym łatwo pisać utwory, czyli idziemy prostą linią i wszystko jest czarno-białe. E, no, niestety tak rzeczywistości już nie postrzegam, a może nigdy jej nie postrzegałem w ten sposób. E, dlatego to powstaje trochę w bólach, bym powiedział, mimo że mam mnóstwo myśli, mnóstwo skojarzeń i mnóstwo e, tematów, no to jednak jakoś te teksty się bardzo powoli rodzą. E, I tutaj dochodzimy do takiego elementu, który dla mnie jest bardzo ciekawy i istotny, bo widziałem gdzieś komentarz, Właśnie nie wiem, czy pod pierwszym odcinkiem, no gdzieś tam był ten komentarz. Eee, czy ja się nie boję stracić słuchaczy? Eee, nie, nie boję się tego. A dlaczego się tego nie boję? Ponieważ nie wydaje mi się, żebym kiedykolwiek świadomie tych słuchaczy zyskiwał. Zawsze robiłem muzykę dla siebie, bo sprawiało mi to przyjemność. Oczywiście bardzo miło być docenionym i fajnie widzieć jakąś komunikację, że jest jakiś odbiór, że ludzie tego słuchają. E, tym bardziej fajnie żyje się z tego, jeżeli, jeżeli e, sprawia ci to przyjemność, a potem z tego możesz płacić te rachunki. To jest super sprawa. Natomiast nie wydaje mi się, żebym był wykonawcą, który konsekwentnie każdą płytę robi taką samą, ma, ma e, ten sam punkt widzenia. E, to samo spojrzenie na świat, nic się w tej kwestii nie zmienia i można w ciemno kupować jego album, i na pewno wiesz, że się nie zawiedziesz. Absolutnie tego nie jestem w stanie obiecać moim słuchaczom. Wręcz wiem, że regularnie ludzie zawodzą się na tym, co im proponuję, ponieważ ja zmieniam jakiś kierunek. Robię to, co sprawia mi przyjemność, to, co mnie fascynuje, to, co wydaje mi się ciekawe i nowe i świeże. Zazwyczaj nie lubię iść ścieżką, którą już wiele razy wydeptałem, bo to po prostu nie jest dla mnie ciekawe. Dlatego takie dziwne czasami są moje produkcje i są bardzo różne, przynajmniej tak jest moje odczucie, i dlatego tak różne są reakcje na te produkcje. Więc to, co wydaje mi się, jestem w stanie obiecać, no to że przy kolejnych produkcjach na pewno odejdą jakieś osoby, które lubiły na przykład poprzednie produkcje, a przyjdą nowe osoby, bo, bo doświadczenie mi pokazuje, że tak właśnie to działa. Ale ja tak działam. Nie neguję tego, że ludzie niektórzy e, robią każdy album jako od linijki. E, po prostu oni robią w ten sposób. Ja w ten sposób nie potrafię działać. E, fajnie by było umieć tak ludziom obiecać, że to wyjdzie właśnie takie i możecie w ciemno kupować i zamawiać i sprzedawać. Nie wiem, potrójne platyny w preorderach, bo, bo, bo to z każdą płytą by jakby się wzmacniało, tak mi się wydaje. E, chodzi mi o zasięg ludzi. Ale ja nie jestem w stanie czegoś takiego obiecać. No, nie, nie mogę was ukłamać, że, że będziecie zadowoleni z każdego nagrania, które wam zaproponuję. Wydaje mi się, że szczerym podejściem jest to, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, że zachęcam do tego, żebyście sprawdzili to. Jeżeli wam się te nagrania spodobają, to, to wspierajcie, przychodźcie na koncert, bo wydaje mi się, że to jest. Taka fajna przestrzeń, gdzie my też mamy duże pole do popisu, i ja bardzo lubię tą interakcję, kiedy to wszystko żyje. Um, I spędźmy fajnie razem czas. To jest, to jest moja myśl y, o, odnośnie muzyki i tego, co mogę obiecać słuchaczom, czy odnośnie naszej relacji. E, I tak podsumowując, y, czyli wiecie nawet na jakim jestem etapie, y, jeżeli chodzi o pisanie i nagrywanie. Jakieś tam rzeczy już mam ponagrywane, y, ale walczę z tekstami. I mimo, że pytacie o plany, czy ja mam plan, jakieś, jakieś daty, może jakieś single, jakieś spoilery. Plany to ja sobie mogę mieć i nieraz życie mi pokazało, że z tych planów wychodzą nici. Także jasne, mam jakiś pomysł, jakiś plan, kiedy chciałbym tą płytę moją kolejną wydać. Fajnie by było to zrobić na wiosnę, po prostu. Wydaje mi się, że też muzyka, którą zawa zawarłem na tym materiale po prostu sprawdzi się w takich okolicznościach przyrody. Yy, ale nie jestem w stanie Wam tego obiecać. Może ja nigdy nie wydam płyty, nie mam zielonego pojęcia. Mam plan jakiś taki, ale nie przywiązuję się do niego mega, ponieważ yy, mimo że staram się mu sprostać, to to, to może nie wyjść. Yy, też yy, ostatnio takie motywujące rzeczy sobie staram się otaczać jakimiś takimi motywującymi rzeczami. Na przykład dzisiaj sobie wydrukowałem taką kartkę, znalazłem gdzieś mema. Yy, to jest w, y, kadr z filmu Misery na podstawie y, Stevena Kinga. Tam y, fanka pewnego pisarza porywa tego pisarza i zmusza go, żeby pisał. Jest taki mem. Powinieneś teraz pisać. Naprawdę powinieneś. Ona mu tam potem robi brzydkie, strasznie rzeczy. E, bardzo złe rzeczy. E, próbując go zmotywować do pisania. Także nawet takie rzeczy sobie drukuje. E, na przykład, o, jeszcze sobie wydrukowałem taki cytat z Denzel'a Washingtona. E, miej marzenia, ale miej też cele e, i nie myl e, ilości rzeczy, które robisz z progresem. Tak to można przetłumaczyć. Mówiłem wam o 400 czy 350 podkładach. E, ale albumu nie ma, także e, myślę, że to jest rzecz, którą sobie biorę do serca, żeby jednak gdzieś kończyć e, kolejną produkcję i robić kolejną, bo naprawdę mam dużo muzyki, którą chcę się dzielić, ale zawsze robiłem ją dla siebie i mógłbym tak e, do końca życia sobie siedzieć, coś to dłubać i, i nigdy się z nikim tym nie podzielić. A jeżeli są ludzie, którzy chcą tego słuchać, no to fajnie by było to domknąć w końcu e, i to robić. Bo tak naprawdę z tego żyję, na tym zarabiam. Jeżeli będę sobie tylko siedział w domu i nigdzie nie będę tego, publiko nie będę tego publikował, to też z, z czasem przestanę jeździć na koncerty, przestanę wydawać płyty, przestanę z tego dostawać pieniądze, a w konsekwencji przestanę mieć czas na robienie tego, bo będę musiał po prostu iść do innej pracy. Także staram się motywować, żeby jednak siedzieć i robić sobie tą muzykę, kiedy chcę. Um. I tyle. Ten odcinek myślę, że wyszedł dużo, dużo, dużo dłuższy niż, niż miał wyjść. Eee, ale mam nadzieję, że będziecie zadowoleni z tego, co w tym odcinku. Kolejne będą krótsze i bardziej konkretne, ale wydaje mi się, że ten był bardzo istotny. Eee, dlatego starałem się, eee, żeby jak najwięcej informacji Wam przekazać. Widzimy się w kolejnym odcinku. Eee, wszystkiego dobrego. Trzymajcie się.